Cześć! Na rynku znajdziemy niezliczoną ilość preparatów, które mają wspomagać proces odchudzania. Część z nich ma prawo działać, a część właściwie możemy umieścić w worku z napisem placebo. Większość tego typu preparatów zawiera w swoim składzie wyciągi roślinne albo ich syntetyczne odpowiedniki. Co więcej, w większości sklepów możemy dostać naturalne produkty, które zawierają te same składniki. Przygotowałem dla Was listę 6 naturalnych produktów spożywczych, które po pierwsze mogą wspomagać proces odchudzania, przyspieszając spalanie tkanki tłuszczowej, po drugie są naturalne, bezpieczne i zdrowe i po trzecie nie zawierają kalorii, co jest niezwykle istotne w trakcie diety redukcyjnej. Oto lista 6 produktów, które z powodzeniem zastąpią odchudzające suplementy diety. Na szczycie tej listy znalazła się kawa, której główną substancją czynną jest kofeina. Wykazuje ona działanie pobudzające, ale również nasila szlaki metaboliczne spalania tkanki tłuszczowej. Dodatkowo znakomicie hamuje łaknienie. Okazuje się, że osoby wypijające kawę na około 45 minut przed wysiłkiem mają większą motywację do wysiłku, mogą trenować nieco dłużej, a przy okazji spalają więcej tkanki tłuszczowej. Zawartość kofeiny może różnić się w zależności od gatunku kawowca oraz sposobu przyrządzenia kawy. W praktyce wygląda to następująco. Jedna porcja powinna wynosić od 100 do 150 mg w zależności od indywidualnej tolerancji. Najlepiej wypijać ją wcześnie rano oraz na około 45 minut przed wysiłkiem, unikając jednocześnie spożywania kawy w godzinach wieczornych. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że należy unikać dodatku mleka oraz śmietanki, ponieważ sprawia to, że kawa zyskuje dodatkowe kalorie. Kolejnym bardzo dobrym produktem będzie pieprz kajen, który zawiera kapsaicynę. Nasila ona termogenezę oraz procesy spalania tkanki tłuszczowej. Dawka dzienna powinna kształtować się w przedziale od 0,5 do 1 łyżeczki. Oczywiście możemy ją rozłożyć na kilka porcji i dodawać do posiłków w ciągu dnia. Warto jednak pamiętać, by przynajmniej jedna porcja znalazła się w posiłku przedtreningowym. Ocet jabłkowy. Substancją czynną są tu kwasy owocowe, w tym przypadku kwas jabłkowy. To nieco inna kategoria produktu. Nie wpływa on bezpośrednio na spalanie tkanki tłuszczowej, ale ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia. Z uwagi na to należy go traktować jako rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych, kiedy czeka nas nieplanowany, dosyć obfity, bogato tłuszczowy posiłek. Wówczas spożycie np. sałatki z jedną łyżką octu na około 45 minut przed głównym planowanym posiłkiem sprawi, że nasz organizm nie będzie przyswajał tyle tłuszczu z pożywienia. Tej metody jednak nie należy nadużywać, ponieważ ograniczenie wchłaniania tłuszczu powoduje również ograniczenie wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i może przyczynić się do problemów zdrowotnych. Dlatego, jak wspomniałem, tego rodzaju metody należy traktować jako rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych. Cynamon znakomicie wpływa na wrażliwość insulinową. Należy pamiętać o tym, że insulina jest kluczowym hormonem w kontekście metabolizmu węglowodanów. Jej stabilny poziom minimalizuje ryzyko wystąpienia napadów wilczego głodu. Cynamon znakomicie zastąpi popularny chrom. Dziennie najlepiej spożywać około 1 łyżeczki. Możemy go dodawać do posiłków, możemy dodawać go również do kawy. Kurkuma. Kolejna przyprawa na naszej liście. Wspomaga ona metabolizm tłuszczu i hamuje nieco ich magazynowanie w wątrobie. Wykazuje niewielkie działanie termogeniczne. Dodatkowo kurkuma hamuje nieco wydzielanie mediatorów stanu zapalnego, dzięki czemu może okazać się znakomitym dodatkiem do posiłków potreningowych, ponieważ sprzyja regeneracji. Dawka dzienna powinna kształtować się w okolicy 1 łyżeczki. Ostatnim produktem na liście jest zielona herbata. O jej pozytywnym wpływie na spalanie tkanki tłuszczowej słyszał chyba każdy. Aktywną substancją są tutaj epigalokatechiny. Niestety zawartość epigalokatechin w popularnych naparach zwykle jest zbyt niska, by mówić o wpływie na spalanie tkanki tłuszczowej. Za to zielona herbata może korzystnie oddziaływać na hamowanie łaknienia i z uwagi na to również będzie znakomitym dodatkiem do diety odchudzającej. Dziennie najlepiej wypijać kilka naparów. Oczywiście może ona również być alternatywą dla osób, które nie tolerują kawy. Jest bezpieczna dla układu sercowo-naczyniowego i zawiera bardzo dużo antyoksydantów. Produkty, które omówiłem, wykazują również szerokie spektrum działania prozdrowotnego. Tu jednak skupiłem się przede wszystkim na ich pozytywnym wpływie na proces spalania tkanki tłuszczowej. Będą one bezpieczną, zdrową i równie skuteczną alternatywą dla licznych preparatów odchudzających.
Należy jednak pamiętać, że zawsze podstawą powinno być zbilansowane żywienie oraz aktywność, a wszelkie składniki, które nasilają procesy spalania tkanki tłuszczowej, należy traktować wyłącznie w charakterze dodatku. Pozdrawiam, cześć!